Sponsorem programu jest Blachbud. Lato z Republiką lato. Spotkajmy się może, powiedz co ty na to. Tyle pięknych zdarzeń, spotkania z publiką. Ruszyliśmy w trasę. Lata z Republiką. Witamy na największej w Polsce wakacyjnej trasie Lata z Republiką. Szanowni Państwo, czy Wy to widzicie? My tutaj mamy atrybuty. Ja przyznaję się szczerze, że rekwizyty, ale to bym nazwała siekierą po prostu, najzwyczajniej w świecie. Ja się dowiedziałem, cieślica jest tak zrobiona, że gdybym bardzo chciał, to może i mógłbym się nią ogolić. Jest tak ostra, a ty masz dłuto. Pożyczyłem to sobie z domu, który powstaje tutaj tuż obok nas. Replika. Wygląda to poważnie i niebezpiecznie, dlatego ja odkładam, zostawiam to mężczyznom. A ja może nawet jakoś tak poważne sprawy. Dobrze się czuję z taką cieślicą w ręku i to może... Może ty zostaniesz tu na dłużej, może pochwalisz się. Popróbuję, jak to jest tradycyjnie stawiać dom przy pomocy takich narzędzi. O tradycji, o współczesności drewnianego budownictwa wie bardzo dużo, może i najwięcej na Podhalu nasz gość, dr Jan Łaś, architekt. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Państwu. Dzień dobry, wszystkich serdecznie witam. No co, kiedyś wystarczyła taka siekiera, cieślica, dłuto, no i może jakaś piłka. No jeszcze piła, która pozwoliła nacinać. Tak. Budujemy dom. I mogliśmy wybudować cały taki góralski dom. A dzisiaj? A dzisiaj ta technologia się rozwija. Wiadomo, że ludzi do pracy jest coraz mniej. Natomiast no, ułatwiamy sobie. I tak jakbyśmy przejechali przez te budowy, które przez ostatnie 100 lat tu powstawały, to się pojawiły takie nawet nietypowe narzędzia, które sobie sami cieśle budowali, nie takie obrzynarki, żeby właśnie nie trzesać tych belek, tylko obcinać jeżdżące urządzenia, które wykorzystywały też i materiał bardziej. Zanim przejdziemy do współczesności, to powiedziałem, że pożyczyłem sobie te dwa narzędzia z budowy, która jest tuż za nami. Państwo za chwilę, właśnie teraz Państwo widzą tę budowę. To jest rekonstrukcja jednego z najstarszych, być może najstarszego domu zachowanego w Chochołowie. Jak rozumiem, sieni, dwie izby po lewej i po prawej stronie. Opiszmy ten dom, jak on powstaje, z czego się składa i z czego wynika ten wyjątkowy smak architektury podhalańskiej. No tutaj jak zaczynamy mówić o takim drewnianym budownictwie, szczególnie podhalańskim, to by trzeba było przywołać przynajmniej dwa nazwiska, czyli doktora Matlakowskiego, który taką chałupę z przełomu wieków opisał. I mamy takie dwa właściwie dzieła, które do dzisiaj wszyscy się opierają na nich, czyli budownictwo ludowe na Podhalu i zdobienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu. Czyli to są takie materiały wzbogacone o tablice i opisują tutaj odmienność tego podhalańskiego budownictwa. Czyli jakbyśmy sobie faktycznie przeglądnęli te opisy, to Matlakowski najlepiej sprecyzował czy opisał tą odmienność budownictwa, czyli budowanie z płaz, to jest belek przepiłowanych ściśle przez połowę. Czyli to, co widzieliśmy, tak? Czyli to, co widzimy, tak. Czyli nie całe bale, tylko tak, na pół przecięte. I tutaj wiadomo, że pojawiają się w budownictwie zawsze mody i te belki różnie obrabiano w zależności od tego, kiedy się to działo. Najpierw były połówki, czyli przepiłowane takie belki przez środek, przez rdzeń. Potem były płazy, czyli częściowo już wyrównane, te grubości widzimy, że są jakby ujednolicone. Natomiast zdarzało się potem, że pojawiały się mody z wykańczania tych faz, czyli tych skrzywień. Panie doktorze, ja przyznaję szczerze, że posiłkuję się trochę telefonem i internetem i teraz proszę poprawić mnie i w sumie tę wiedzę internetową, bo to bardzo trudne też jest słownictwo, jeśli chodzi o budowę takiego domu z drewna. Pazdur, pajta, ocap, warsal, rysie, rzeźbiona balustrada, to się domyślamy, strześnica. Po kolei, bo to już nikt nie pamięta. Ja tylko chciałam pokazać, jak trudne jest też to słownictwo, jak tego jest wiele. Nawet jest koronka na kalenicy. To wszystko dla mnie jest trudne, przyznaję. Tu bardzo często się jakby przywołuje takie stwierdzenie, że cieśle nazywają na przykład te wykończenia w szczytach, które się pojawiają takie ozdobne koniami. Tak. Natomiast jak jest skrzywizna jakaś w tym budynku, czyli nie ma zachowanego kąta, to mówią, że jest koza. No i czasami inwestor jest zdezorientowany, bo ma całe zwierzyniec, ja na pewno się gubię, chociaż jestem bardzo ciekawa też tych waszych, tej architektury, no, bo dla mnie też jako kobiety. Tutaj jakby nawiązując do tego, co pani mówi, to jeszcze jak chcemy mówić o tym podhalańskim budownictwie, to musimy powiedzieć, że to jest wiązanie tych belek w węglach na czopy. I tutaj to jest faktycznie charakterystyczne, bo te czopy też się różnie nazywają. Jak były takie najstarsze rozwiązania, to mieliśmy tak zwane prawe węgły tylko, czyli takie wypukłe. No bo taka chałupa składała się z dwóch pudełek rozdzielonych sienią. Natomiast jak zaczęto rozbudowywać to i dobudowywać na przykład komorę, czyli się już pojawiały wewnętrzne węgły, no to już miały inne nazwy i ta ilość czopów się zmieniała, czyli tam się już pojawiały półkrzyżowe. Jak powstały w 60-tych latach tak zwane czwórki, czyli kwadratowe domy, to się pojawiły jeszcze węgły krzyżowe. To wszystko, jak rozumiem, ten tradycyjny dom, o ile on się różni od tych, które teraz widzimy na Podhalu, które powstają w ostatnich latach, co cieszy, dość licznie te domy. To już jest zupełnie inna technologia, czy jednak czerpie z tych doświadczeń wiekowych? Tak, rozwiązania są jakby kontynuacją tego, natomiast zasada jakby jest inna, bo już Witkiewicz jak budował swoje wille, to nie składały się one z pudełek, tylko były skomplikowaną strukturą, nie? I te łączenia właśnie już wtedy się zaczęły pojawiać. Czyli tutaj musimy mówić, że technologia niby jest ta sama, rozwiązania węgłów dalej są takie same, tylko one są wzbogacane, bo ilość tych czopów się pojawia coraz większa. Panie doktorze, ja mam takie wspomnienie z dzieciństwa. Pamiętam, że kiedy mój dziadek pracował z drewnem, oczywiście z drzewem, no, jesteśmy z Podlasia, ale on jak też coś budował z drzewa, to musiał przygotować to drzewo, prawda? I wróćmy. Ja może chciałabym też wrócić, jak trzeba przygotować to wszystko, z czego my budujemy ten dom, bo rozumiem, że to musi być dobrze osuszone, drewno przygotowane, nie tak po prostu, że sobie mamy las, wycinamy i na własne życzenie, prawda? Surowiec, skąd i jaki? Tutaj proszę zobaczyć, no, ta chałupa góralska się różni tym, że to się buduje z grubych belek. No przecież w Polsce do 50-tych lat cała wiejska zabudowa była drewniana, no tylko tam nikt nie budował z płazów, tylko z okrągłego drewna, które było ociosane, czasami tynkowane albo obite deskami. To jest cały proces. Natomiast tutaj to drewno było eksponowane. I tak można się zastanowić nad tym, po co tak komplikowano, skoro przecież cieńsze drewno było dostępne i było lżejsze, łatwiej było nim operować, nie? Możemy to tłumaczyć w ten sposób, że sprawił to po części klimat, surowy klimat, czyli im mamy więcej tych łączeń poziomych, no tym trudniej to uszczelnić. No a drugie też potrzeba jakby taka estetyczna, że im te belki są bardziej okazałe, to ten dom jest ładniejszy. Oczywiście wiąże się to też z tą technologią, ale która to też trwa, prawda? Przygotowywanie tego surowca. Oczywiście, bo pamiętam akurat, że mój świętej pamięci dziadek, to trwało zanim cokolwiek. Pokolenie na pokolenie gromadzono po jednej belce, po jednym drzewie, przepiłowano. A dzisiaj mamy taki komfort, że możemy taki dom zamówić i kupić, nie? Który jest poskładany. A zwraca się jeszcze uwagę na takie sezonowe kwestie, kiedy ścinać drewno, kiedy pozyskiwać surowiec, księżycowe drewno, tak się mówi. Proszę zobaczyć, no właśnie jak otworzymy dzisiaj internet, to jest wielkie halo. Przy konserwacji drewna, opalaniem, to się tu zawsze stosowało, tylko nikt o tym nie mówił. Dlaczego księżycowe? No przecież ci, którzy mieli gospodarstwa rolne, to nie mieli czasu w lecie pracować w lesie, tylko działo się to w zimie, czyli w tej odpowiedniej porze. Natomiast też i technologia zrywania tego drewna, no jak sobie wyobrazimy konika pracującego i takie pnie olbrzymie, to na pewno łatwiej to zrobić po śniegu niż po takim suchym gruncie. Niż latem. To już na koniec te nowe domy, które powstają, na ile one nawiązują, na ile pan jako architekt także może powiedzieć, to jest dobra, gustowna, także urbanistycznie dobrze zrobiona kontynuacja stylu zakopieńskiego, czy czy stylu podhaleńskiego? Podhaleńskiego. No tutaj tak, no generalnie się operuje detalem, operuje się proporcjami, co jest ważniejsze nawet niż detal. No tak, przy dachu na przykład. Tak, bo o to chodzi, żeby to wszystko dobrze wyglądało, nie? Natomiast i wygląda dobrze, widzimy, jest tak. No czujemy czasami, że w niektórych budynkach coś brakuje. My jako specjaliści powinniśmy odnaleźć te błędy, nie? I tutaj bardzo często są te błędy widoczne, większość ludzi tego nie widzi. Natomiast ci, którzy się zajmują tym... Panie, ja nie zapytam eksperta, widzimy kolejną budowlę. Czy pan tam już widzi z góry jakieś błędy, czy jeszcze nie dostrzega? To jest budynek murowany, no widzimy konstrukcję dachową, która po części jest... A czy dach jest drewniany, dobrze widzimy? No, więźba jest drewniana. Więźba jest drewniana, z reguły te więźby robi się drewniane. W Polsce prawie tak, zawsze robi się drewniane więźby, ale to taki styl podhalański, powiedziałbym, mocno modernistyczny. No, nie wiem, czy nam się podoba. Widzimy, że te dachy się rozwijały. Nie? W starych budynkach były bardzo proste, teraz są bardzo skomplikowane. No to jak mówię, bardzo często jest jakby stworzony wyścig, żeby skomplikować te budynki. Ale chciałbym, żeby jednak tą prostotę utrzymać i może warto, żeby na Podhalu była jakaś taka rada, która by doradzała, jak budować dom, żeby on elegancko wyglądał. I pilnowała tego stylu podhalańskiego, żeby to nie szło w tym komercyjnym. Się pojawiały mody. Mieliśmy w 70-tych, 80-tych latach tak zwane szałasy, czyli budynki, które miały spuszczone dachy. Trwało to paręnaście lat. Wróciliśmy do góralskiej chałupy. Teraz mamy modę na stodoły, nie? Przypuszczam, potrwa to też paręnaście lat i znowu wrócimy do tych rozwiązań najstarszych. A ja myślę, że klasyka zawsze się obroni, tak, i tradycja. Bardzo dziękujemy. Są to rozwiązania ponadczasowe. Doktor Jan Łaś, architekt, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo za wizytę w naszym studio, a my wracamy cały czas na góralskie śniadanie. Ono trwa, czasami takie góralskie śniadanie potrafi trwać i do wieczora. No, my tak długo nie będziemy śniadać, ale Zosia jest w tym śniadaniowym anturażu. Zobaczmy, cóż się zmieniło. Uciszają nas, proszę Państwa, tutaj ciągle, no ale jak kobiety w kuchni, to jak mogłybyśmy być cicho? No tutaj wszystkie już tematy omówiłyśmy. A teraz obiecany, przyszli panowie, już proszę bardzo, kluski z kaszy zjedzone na dowód, żeby nie było, że tutaj trudno wytrzymać przy takich pysznościach. A my tutaj teraz, co będziemy przygotowywać? Będziemy przygotowywać na obiad zupę z sałaty. Zupę tak zwaną sałaty. Zawsze mówię... Jak to brzmi? Nic mi to nie mówi. Przed chwilą pani mówiłam, że moi goście, którzy do nas przyjeżdżają i mówią, jak to pani Zosiu, pani gotujesz zupę sałaty. To jest niemożliwe gotować zupę sałaty. A jednak się gotuje. Zupę się gotuje na kwaśnym mleku. O, wygląda to tak. Ona już jest gotowa. Tak, proszę nam zdradzić taki szybki przepis. Gotuje się sałatę. Rwie się ją, przede wszystkim po umyciu, rwie się ją na drobne kawałki. Czyli rwie, a nie kroi. Nie, rwie. O właśnie, to ważne. No, sałata się już gotuje, do drugiego garnka nastawiam kwaśne mleko, żeby była serwatka i po ugotowaniu miękka już jest sałata, wylewamy z niej wodę, odcedzamy, wylewamy kwaśne mleko, robimy omastę, dużo skwarków musi być, żeby to była konkretna. No przecież. No, trochę koperku, no oczywiście góralskich przypraw, jak w całej Polsce, pieprz i sól i to jest wszystko. No i żeby nie przedobrzyć, ja już bym chciała spróbować, ale zrobię to za chwilę. A drogie pani, bo ja tak się przyglądam, kuchnia kuchnią, to jest wszystko pyszne, ale te stroje, ta biżuteria, no to też cały czas przyciąga uwagę. Proszę powiedzieć, co tutaj macie takiego specyficznego? Macie identyczne kolczyki, identyczne korale. Z czego to jest? Z tego co wiem, to oryginalne góralskie korale są z korala, który teraz jest bardzo ciężko dostać. Kolczyki są oczywiście korale ze złotem, tak samo. No, każda pani nosi różne bluzki, to już według uznania spódnice, gorsety, chustki, szale, pasy. Każda pani ma kierpce albo buty, różne to też dokupują różne panie. Poza tym... Nie wiem, co jeszcze można... Piękne chusty korale, przede wszystkim, to się u was cały czas... No oczywiście każda pani ma odpowiednio upięte włosy, jeżeli panie mają długie włosy, to przeważnie mają spięte do koka. Tak, jak pani ma spięte. Proszę się jeszcze raz pokazać, młode pani Bronko. Roszą... Pięknie. Ja sobie jutro tak zrobię. Proszę Państwa, nie kończymy. Jeszcze do nas wrócicie, jeszcze się z nami zobaczycie. No i jesteśmy, program Wstajemy dzisiaj w Chochołowie. Witamy Państwa ponownie, tych, którzy właśnie włączyli telewizor i do nas dołączyli, a my już z całą pewnością możemy Państwu powiedzieć, że kolejna część programu cały czas bardzo ciekawa. Jesteśmy na Targach Cieśli w Chochołowie. Chochołów, piękne miejsce, prawda, Łukasz? Prawda, rzeczywiście i architektonicznie, a także kulturowe. To jest o tej kulturze, tradycji, powiemy słów kilka, tylko przynajmniej, że byliśmy przed sekundą w kuchni, tam śniadanie się gotuje, zdaje się jest kwaśnica, więc ja już czekam na ten moment, kiedy będę mógł po ciężkiej pracy, prawie z siekierą, prawie z cieślicą, no że to bardzo nią pracuję, bezpiecznie z tym ale sprzętem. Tak, trzeba uważać. Tak. BHP już tego tutaj typu, usłyszeliśmy, że przede wszystkim. A teraz tej cieślicy do kultury, już nie tylko budowania, także na przykład zgadza się, Łukaszu, sobie być może. O. Być może, chociaż zobaczymy, czy nasz gość lubi śpiewać, to za chwilę. Tadeusz Watycha, Powiatowe Centrum Kultury. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry Państwu. Lubi Pan śpiewać? No, od podstawówki, członek wielu zespołów góralskich, od Turlicków, poprzez Świarnych, poprzez Skalnych, zespół studencki w Krakowie, przy Akademii Rolniczej. Całe życie związane z kulturą góralską. Muzycznie, pięknie. Jak z muzyką się idzie przez życie, to na pewno jest weselej. A dzisiaj jesteśmy na Targach Cieśli i tutaj zawody ciesielskie, szpasy. Tak, żeby dokładnie też wymówić, niełatwe jest to do wymówienia. Właściwie czym są te zawody, bo wiem, że one już się wpisują w ten region zdecydowanie od kilku lat. No jakby nie patrzeć, ciesielstwo jest jednym z elementów kultury góralskiej. Miejsce jest idealne do odbywania tego typu wydarzenia, ponieważ Chochołów jest kolebką budownictwa zrębowego, góralskiego. Ciesielskie szpasy dzisiaj będą polegać na tym, że panowie, którzy się zgłoszą do zawodów, będą wykonywać element domu góralskiego zwany węgłem, prawym prostym. I tak jak już poprzednicy mówili, będzie to wykonywane na czas i na jakość, także jury będzie miał za zadanie ocenić jakość tego wykonania, no i panowie będą mieli okazję wygrać bardzo cenne nagrody, które jutro będziemy wręczać po południu. Czy można zdradzić, jakie to nagrody, czy jeszcze nie? Można zdradzić, za pierwsze miejsca mamy przewidziane pilarki spalinowe, bardzo dobrych firm, bardzo dobrych jakości, mamy takie cieślice, jak tu pan ma ze sobą. Nie wygrałem jej, pożyczyłem, bardzo żeby nie było, to jeszcze nie zwracałem. Poszedłeś na łatwiznę, tak? Że przed terminem już się rozdaje cieślicę. Nie, to nieprawda. Zwracam uwagę, ale bez powodzenia, że jednak ostrożnie bym się z tym sprzętem posługiwał, ponieważ jest bardzo ostry. I też jest to dzieło rzemieślnicze, jest to naszego tutaj takiego kowala lokalnego, pana Karola Gruszki. Te cieślice są popularnie zwane karolki. Więc dobrze, ale dzisiaj nie tylko targi branżowe, ale też zawody i świetna zabawa, ale Chochołów i ten region, to jest piękny region. Gdzie, jeśli jeszcze zdecydujemy się na tę końcówkę wakacji przyjechać do Chochołowa, powinniśmy zajrzeć? Chochołów jest bardzo dobrym miejscem, ponieważ możemy odwiedzić żywy skansen. To są domy, które można zobaczyć, obejrzeć, nawet niektóre można do środka wejść. Są to żywe domy, gdzie mieszkańcy cały czas mieszkają w nich. Nie jest to skansen, można powiedzieć, zamknięty, tylko otwarty od godziny do godziny. Jest to bardzo dobra baza wypadowa w Tatry. Są termy chochołowskie, atrakcji jest mnóstwo, nie tylko na pobyt jedno- czy dwudniowy, można na dłuższy okres również tutaj przyjeżdżać. Dobrze, to my do kultury teraz przejdźmy. Powiedział Pan na początku ileś, 3, 4, 5 zespołów, przez które Pan przeszedł w swojej drodze jako mieszkaniec Podhala. Dlaczego tak jest, że na Podhalu ta kultura ludowa nie jest tylko skansenem właśnie, tylko jest cały czas żywa i też, że to przyciąga teraz młodych ludzi, że nie jest domeną, z całym szacunkiem, osób starszych, tylko że jest realną, żywą, taką buzującą aż kulturą ludową? No myślę, że związane jest to z tym, że nasi ojcowie, dziadkowie cały czas z tą kulturą żyli, cały czas z nią żyją i po prostu jest to naturalny proces przekazywania pewnych tradycji, obyczajów. No ja by nie patrzeć, śmiem twierdzić, że Podhale jest najbardziej żywym pod względem kultury ludowej regionem w Polsce, jeśli nie w Europie, gdzie góralszczyznę możemy spotkać na co dzień. Nie ma wydarzeń rodzinnych typu jakieś wesela, nawet pogrzeby, chrzciny, żeby ludzie nie przychodzili po góralsku, nie byli ubrani po góralsku. Sam wiem po sobie, że... No nawet dzisiaj nasz gość, pan oczywiście i poprzedni, też jesteście ubrani. Powiem szczerze, że dla mnie, jak mam iść na przykład na jakąś uroczystość rodzinną, dla mnie wygodnie jeździć po góralsku, ponieważ jestem od dziecka w tym nauczony chodzić, w tym tak zwanym góralskim odzieniu. a w garniturze no to tak już troszkę po pańsku. Człowiek czuje może nie swoją. A gdyby mógł w takim razie pan nam powiedzieć, to ta biżuteria, tak? Czy to, tak, to jest tak zwana spinka góralska. Spinka góralska, czy ona też coś symbolizuje? Bo tak, też jest piękna i ma naprawdę tak, piękny styl. Jest to spinka, która ma tradycyjne góralskie wzorki. Nawiązuje tutaj, wzorki są zwierzęce, tu są akurat kozice, więc do tradycji można powiedzieć polowacki, tak zwanej, u nas to się mówi rauczycki. Może uda nam się to pokazać, słuchajcie, to tak na wprost, mówię tutaj tak, do kamery. Można ściągnąć, o, właśnie, pokazać oś, tak z bliska. Mhm. Przepiękna. Tak jest. Oczywiście krzyż, czyli nawiązanie do naszej tradycji, czyli oczywiście do wiary chrześcijańskiej, katolickiej. Serce, czyli każdy góral ma jakąś swoją miłość. Także to też nie należy o tym pamiętać. A tak z bardziej praktycznych względów jest przekola, z którym się przetykało fajkę. To trzeba było mieć pod ręką. Bardzo ciekawy element. Wracając do tej kultury, jeśli do młodych, kwestia dumy albo wstydu. Wiele jest takich regionów w Polsce, gdzie ludzie trochę się wstydzą swojego pochodzenia, wyjeżdżają do dużego miasta i tam starają się jak najbardziej o swoich korzeniach jak najszybciej zapomnieć, jak to jest na Podhalu. Powiem tak, u nas tego nie ma zjawiska, powiem szczerze i powiem nawet tak, jest organizacja Związek Podhalan, która da się zauważyć, że gdziekolwiek górale wyjeżdżają, na przykład poza Podhale, tam gdzie mają jakieś skupisko, że mieszkają mieszkańcy Podhala, zaraz zakładają sobie taką właśnie oddział Związku Podhalan, taka organizacja, gdzie mogą się spotkać, pokultywować swoje tradycje, poprzebywać w swoim gronie. No i takim też bardzo dobrym przykładem naszej kultury, jednym z większych ośrodków kultury góralskiej, wbrew pozorom, jest Chicago w Ameryce. Największa migracja jest, że tak powiem, nie ma rodziny na Podhalu, żeby tam ktoś z rodziny nie wyjechał. Panie Tadeuszu, ale to ja muszę jeszcze zapytać a propos tego młodego pokolenia, bo to właściwie Łukasz taki istotny wątek poruszył. Dzisiaj świat staje się taki bardzo internetowy, bardzo zachodni. Idziemy w kierunku tego, co nowoczesne, szczególnie młodzi ludzie. Spędzamy wolny czas przed komputerem, przed telefonem, nie z przyjaciółmi. Jest taka kultura w zasadzie globalna, tak? Że ludzie albo tu mieszkają, albo tam tej samej muzyki słuchają, tak samo się ubierają, tak samo mówią nawet. Tak, i właśnie, bo to jest ciekawe, czy młodzież, która tutaj się rodzi, która tutaj mieszka, czy trzeba ją namawiać do tego, żeby kontynuowali waszą kulturę, waszych ojców, dziadów, pradziadów, czy tak jednak ochoczo? I babek albo prababci. Oczywiście. Powiem tak, są sytuacje, że dzieci naturalnie wchodzą w ten temat kultury ludowej i bardzo się tym interesują i tym żyją, ale też znam takie przypadki, że dzieci dopiero z wiekiem dochodzą do pewnych rzeczy i na przykład jak są małe w podstawówce, to nie bardzo się tym interesują. Mówią, może koledzy, do miasta, może tam, tak dużego, dokładnie, no, może do dużego to tak za dużo jest powiedziane, ale przychodzi potem szkoła średnia, sami dochodzą do pewnych rzeczy i sami się zaczynają uczyć. Ja na przykład tańczyłem od 3. klasy tam szkoły podstawowej, ale dopiero grać zacząłem się w 2. klasie liceum, więc wtedy muzyka dopiero przyszła do mnie później. Dokładnie. Tadeusz Watycha, Powiatowe Centrum Kultury, dziękujemy bardzo za wizytę w naszym studio i za rozmowę i za to pokazanie także tego młodego ducha kultury ludowej na Podhalu. A my, a propos kultury, to wracamy do kultury ciesielskiej. Ja mam cieślicę. Poważnie wyglądasz, Łukasz. Tak, z tym sprzętem. A myślę, że znacznie więcej ciekawych sprzętów ma Olimpia. I zaraz ja Państwu pokażę. No, ciekawe sprzęty na pewno mam, ale pokazywaliśmy Państwu dom, chałupę. Ale to nie ma chałupy bez sosrębu, ale teraz powiedzieliśmy, nie? Co to jest sosręb? Znaczy, tak bych powiedział, sosrąb, tak po góralsku. No to jest belka konstrukcyjna, która wiąże ściany, a przede wszystkim oparte na tym są tragarze, czyli generalnie następna część trupu. I do tragarzy się wbiło dłubie powałe, a... Ale to nie wszystko. To jest data, to jest fundator, to jest wszystko to, co mówi o budowie domu i dacie jego powstania. Tak, właśnie tu mamy datę 2024, ale mamy też coś takiego jak RP. Tak, to jest w naszej polskiej tradycji roku pańskiego, czyli liczymy rok od narodzin Chrystusa, dlatego się pisze roku pańskiego 2024. W tym roku akurat ten dom powstaje. W tym roku no to robimy tą datę. Tak samo idą tutaj wionki tak zwane po góralsku, rzeźbione. Tutaj mamy, zobaczcie, to jest coś pięknego. To jest pierwsze zaczęcie, po prostu zaczynamy od środka, rzeźbimy tutaj wionki, później pójdą lilie, z drugiej strony idzie też imię fundatora, który stawia sobie ten dom, będziemy mu to rzeźbić wszystko tutaj na miejscu. Ale żeby było szczęście... Tak, no to musi być jest rozeta góralska, jest to wszystko, co w tradycji naszej powstaje tutaj na miejscu i no i tak, żeby się szczęściło do tej chałupy i żeby to pięknie też... To taka dusza domu, ale przecież takie deski nie biorą się znikąd. Skąd się biorą takie deski? No przede wszystkim w lesie rośnie, ale na czym się je trzeba użnąć, no to my właśnie, podeszli... To nie jest taki zwykły sprzęt, nie? No nie będę go miała zaś w piwnicy, nie? No raczej nie, bo to trzeba mieć dość kawałek placu na to, a to współpracuje wielu cieśli tu na Podhalu, wiele podmiotów z naszą rodziną, rodzimą firmą, polską firmą, która produkuje polskie maszyny do cięciowości, tak bali i oni tu byli... No jakie ja to kocham, jak to pachnie. I to jest nasza polska firma i oni są już od lat z nami i oni dla nas produkują te właśnie maszyny, i na których tniemy te rozpłazy. Ja koło mnie. No i tu jest przedstawiciel właśnie firmy Wirex, który by coś więcej powiedział tu zaraz, od kiedy produkują, gdzie są. No a właśnie, czy to tak prosto jest przeciąć takie drzewo? Jeżeli mamy odpowiednie narzędzia i maszyny, dajemy radę przeciąć takie drewno. No, ja tu widzę różne kształty. Tak, bo mamy możliwości wszelakie. Robimy maszyny i urządzenia dla zarówno małych stolarni, dla małych tartaczków, jak i duże linie technologiczne do obróbki dużego drewna, dla producentów chociażby palet, gdzie dla takiego producenta liczy się wydajność, jakość. Przede wszystkim największym wsparciem naszej firmy są klienci tacy jak pan Józef Zborowski, który również... Pan Józef, wszędzie po prostu. Bardzo się z tego cieszymy. Dzięki niemu jesteśmy tutaj rokrocznie. Bardzo sobie cenimy tą atmosferę i jego zaproszenia, które zawsze są dla nas. Józek, dobra, to do czego będzie służyło? Teraz akurat tniemy elementy, żeby później z tego narządzić gątów na dach. A właśnie, bo gąty to też taka nasza tradycja. Tak, i to są elementy i później one pójdą na mniejszą maszynę, gdzie będą fugowane, łobrzynane i na dach przybijane. Ale tam mamy co innego. To jest pryzma na płatew górną, do chałupy, na której będą sparte krokwie. Czyli konstrukcja dachu. Wszystko staro się chłopie rodowny, chłopie robili na kobylicach, żli ręcami. A już od pewnego czasu to jest... Maszyny pomagają, no. No i dlatego możemy sprostać rynkowi, bo jest zapotrzebowanie na nasze domy w całej Polsce i za granicą, więc te maszyny nam w tym wszystkim pomagają. No sami cieśle ręcami tego by nie zrobili. No i mamy właśnie. Maszyny, mamy głowy. No to mamy możliwości. Wiemy już jak... w Polsce, bo to jest polski producent maszyn i za to my są dumni, nie? Wiemy już jak możemy zbudować dom, jak powinien wyglądać dom w stylu podhalańskim, zakopiańskim, ale czeka nas jeszcze dużo niespodzianek. Zostańcie z nami. Przyznaję szczerze, że z perspektywy kobiety, jak dla mnie, to jest bardzo ciekawe to, o czym dzisiaj rozmawiamy. Ja wiele się mogę dowiedzieć. Olimpia na pewno wie wiele więcej na tych tematach, bo ona stąd jest. A ja się uczę, tak. Więc no, jedno jest pewne. Jeśli będę budować dom, to się uzbroję w cierpliwość, ponieważ już słyszałam, że należy też dużo cierpliwości mieć. Nie, naprawdę. Jestem coraz bliższa, by... Ty co, budujesz drewniany dom jednak? Wybudować drewniany dom. No to... I to jeszcze w górach. Plany, ale to że się dobrze składa, bo w naszym studiu tak. Igor Krukowski, dyrektor Targów Cieśli. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Pan dyrektor też wybrał góry. Nazwisko takie nie do końca góralskie i chyba pochodzenie też nie góralskie. Nie jest pan z dziada, pradziada chochołowianinem. Nie jestem, ale też jestem z gór, ponieważ urodziłem się w Kielcach, w Górach Świętokrzyskich. Znowuż tam są najstarsze góry na kontynencie europejskim. No tak. Więc jaki związek jest? Jest, chociaż taki góral niskopienny, byśmy powiedzieli. No tak, 612 metrów 612 najwyższy szczyt. Nie są, ale najstarsze, ale nie najwyższe. historię, jak pan się znalazł na Podhalu, to może na inną rozmowę sobie zostawimy. Dzisiaj o targach Cieśli, które się rozkręcają, bo godzina już za chwilę wybija taka, że tutaj się pojawią tłumy. Pan dyrektor wszystko wie, co się będzie dzisiaj działo tutaj w Chochołowie na targach Cieśli. Chciałbym wszystko wiedzieć, ale pewnie wam tutaj opowiem trochę, ponieważ za chwileczkę wystawcy pootwierają swoje stoiska i zacznie się to wszystko kręcić. Wszystko, czyli co się będzie działo, jakie są, które będą najciekawsze stanowiska i co będzie można dzisiaj zobaczyć w Chochołowie? Tu trzeba by podzielić oglądających i zwiedzających na dwie kategorie. Tych zawodowców, którzy zajmują się budownictwem drewnianym i tych, którzy przychodzą popatrzeć, jak wyglądają targi, jak to się wszystko odbywa. Chodzi głównie o budowę. I na tych, którzy przyjeżdżają, mają inne profesje, ale są zainteresowani różnymi nowymi technologiami, nowymi narzędziami. Ja myślę, że jeżeli tutaj pojawią się dzisiaj rodziny, to nie jedna rodzina zdecyduje się na budowę właśnie domu drewnianego, prawda? Być może. Oczywiście, że tak. Każdy, kto kiedykolwiek mieszkał, nocował w domu drewnianym, to zapewne zorientował się, jak się w nim fantastycznie wypoczywa, jak się śpi w tym domu. To jest po prostu taki bezpośredni kontakt z naturą. A to jeszcze zostajmy w tej warstwie takiej fachowej, tam gdzie się spotykają firmy między sobą. Na ile tego typu targi dla tej konkretnej branży są istotne, że one pozwalają nawiązać kontakty i na ile inne branże też powinny brać z tego przykład i takie swoje targi organizować jako możliwość pewnego łączenia się biznesów w pewną sieć powiązań? Po pierwsze, targi Cieśli w Chochołowie to są targi, które zostały zorganizowane z myślą właśnie o tych podmiotach gospodarczych, które zajmują się budownictwem klasycznym, drewnianym, zrębowym. Tutaj mamy w pobliżu skansen, więc jest to takie bezpośrednie nawiązanie do tego. Piękny skansen chochołowski, zapraszam do odwiedzenia. I chodziło o to, żeby tą technologię nową tutaj to sprowadzić, żeby górale, którzy zajmują się budownictwem, mogli to mieć tutaj na miejscu, ponieważ z reguły nie mają czasu, żeby pojechać na jakieś wydarzenia gdzieś dalej w Polskę, więc to wszystko ściągamy tutaj. To ja zapytam, czy górale, którzy chcą wybudować sobie sami drewniany dom, lubią korzystać z tych nowych technologii, czy z tych tradycyjnych rozwiązań, których nauczyli się właśnie od swoich ojców? Ogólnie świat przyspiesza i budownictwo góralskie też musi troszeczkę przyspieszyć, w związku z tym potrzebne są te nowe rozwiązania. No, mamy tutaj dzisiaj na targach między innymi wystawców, którzy zajmują się urządzeniami, które mierzą laserowo powierzchnię dachów, kąty, odległości i to przyspiesza pracę. Nie trzeba wchodzić po drabinie na kalenicę i mierzyć, tylko można sobie ustawić statyw. Wszystko zaprogramować. Czyli taka cieślica, jak rozumiem, gdzieś w skansenie się zostanie, może na budowie się pojawi, ale już domy drewniane, tradycyjne stawia się inaczej. Nie za pomocą siekiery. Nie, to jest nieodzowny element tego budownictwa, tak. Bez tego się nie ruszy. Oczywiście. Lasery, nie lasery, technologia kosmiczna. To tylko pomoże. Przyspieszy tą pracę. Dzisiaj dobrze jest sobie ułatwiać pewne sprawy, więc dlaczego nie? Bo domyśleć się możemy, że każdy by chciał, żeby taka inwestycja powstała jak najszybciej, prawda? Więc ten sprzęt, który dzisiaj tutaj będzie prezentowany, może ułatwiać. Myślę, że z całą pewnością tak. Spójrzcie Państwo, za nami jest taki okazały dźwig, to jest specjalny dźwig dekarski, więc dach w domach góralskich, które są bardzo wysokie, strzeliste, dużo łatwiej się wykonuje z takiej platformy, aniżeli metodą taką chodząc po tych krokwiach. Ja, panie Igorze, muszę o to zapytać. Widzimy architekturę, która jest tutaj na Podhalu. Czy ona się trochę, czy te domy, właśnie pokazujemy dźwig, mamy taką informację, więc Państwo to widzą. Myślę, że nie jedno dziecko chciałoby być tam najwyżej na tym dźwigu, w tym punkcie, to w ramach zabawy. Takich atrakcji się nie przewidujemy, prawda, bo BHP to jednak BHP. Można będzie wjechać. Będzie można wjechać? Tak, wczoraj wjeżdżano do góry 46 metrów. Wow! Łukasz. Ciekawe, co ja zobaczyłbym. Chochoł, wypróbujemy to. I pewnie można także góry zobaczyć doskonale. Więc jeśli ktoś chciałby wjechać na 46 metrów, tak? W górę. A to mnie pan zaskoczył. No dobrze, to dobra, to zdejmę szpilki może, a może? I może zobaczysz Chochołów z perspektywy dźwigu, dron też go obserwuje. No dobrze, to jest jeden taki element, a zapytam się jeszcze trochę o sam biznes. Jak to jest? Bo mówiliśmy, że jednak poza turystyką to jest druga najważniejsza branża gospodarki na Podhalu. Branża, która ma swoje ograniczenia, swoje kłopoty, swoje trudności. Tak jak każda branża, ale właśnie targi też powstały z myślą o tym, żeby kontynuować tą tradycję tego budownictwa klasycznego i żeby zachęcić młodych ludzi do tego, żeby kształcili się zawodowo w tym kierunku. No, pewne zawody wymierają, ale ciesielstwo pozostanie. Tylko potrzebujemy mieć cieśli, żeby miał kto dalej budować. Więc to też jest z myślą o tych kolejnych młodych ludziach. To jest ten prosty kłopot, że mimo, że pewnie nie zarabia się, nie najgorzej się zarabia, będąc cieślą, stawiając domy, zwłaszcza w ostatnich latach, to i tak nie ma chętnych, którzy chcieliby zakasać rękawy, wziąć siekierę i ruszyć do roboty. Młodym ludziom trzeba pokazywać pewną drogę. Ja myślę, że chętni się znajdą, tylko musimy im stworzyć odpowiednie możliwości. Przede wszystkim szkoły zawodowe, które w jakiś sposób wymarły w znacznej części i człowiek wykształcony ogólnie nie ma pojęcia o ciesielstwie. To jednak trochę trzeba wiedzieć i mieć tego doświadczenia. To się nabiera na praktykę. I to doświadczenie można tutaj na targach ciesielskich zdobyć. Igor Krukowski, dyrektor tychże targów ciesielskich, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę, za wizytę w naszym studio. Bardzo dziękuję. A my przenosimy się oczywiście do naszej kuchni, bo Zosia cały czas tam jest z paniami, które pyszności, które państwo już widzieli, przygotowały. A jak smakują, to my z Łukaszem sprawdzimy po programie. Będziemy Zosiu, kroić, co tam macie? Będzie smacznie, to na pewno. Jaka to jest zawsze szkoda, że nie można przekazać w telewizji smaku i zapachu. Naprawdę, bo teraz państwo zupełnie inaczej by na to wszystko też patrzyli. Ja już zjadłam zupę z sałaty, fantastyczna, taka trochę kwaśna przez to mleko, prawda? Bez mleku. Co tam jeszcze? Powiedzcie panie jeszcze raz, co tam było dokładnie, żeby kto ogląda, to sobie koniecznie zrobił. No i to tu ważmy tę sałatę, z zielonej sałaty trzeba pierwej sałatę opłukać, potargać, do wrzątku cisnąć, sałata się na chwilę poważy, potem trzeba odcedzić tą wodę, a w drugim garnku już trzeba ważyć kwaśne mleko, takie, ale prawdziwe, swojskie. I potem tą sałatę z ruszloka do tego kwaśnego mleka, to się zrobi taka serwatka, no i tam się daje zielony szczypiorek albo zieloną cebulę do tego, koperek. I trzeba zrobić porządną łomastę, no lepso ze spyrki z błocku, tak porządnie łomaścić, co by to tam miało jakąś wartość, bo tak to by to takie było wielkopostne jedzenie, a tak to trzymie. No i uważać rzepy, to znaczy się ziemniakice, kartofle, jako to już to nazywa, do tego też musi, co by to przygryźć, no i to tak trzymie. To takie nasze prawdziwe góralskie jodło, takiego nie ma ani nawet we Warszawie, w Mariocie takiego jedzenia nie dostanie się jak u nas. Zapraszamy, przyjeżdżajcie do nas na zieloną sałatę, to mamy piękną wieżę i zapraszamy. No. Bo wszyscy mówią kwaśnica, jak słyszymy Zakopane, kwaśnica będzie jutro. Kwaśnica już jest teraz po prostu zbezczeszczona, bez innej restauracji, bo to co oglądamy tam w różnych programach, kwaśnica to nie ma nic wspólnego z naszą kwaśnicą góralską, bo my dajemy takie jarzyny podstawowe i porządną kapustę ukisoną, ale w doma i porządne zioberko albo porządną golonkę świńską, co by to było jakieś łoko na tym, co by to było nie jałowe, ba takie prawdziwe. Ale o kwaśnicy to jutro, a ja dzisiaj jeszcze na szybko chcę zapytać o te moskole. Jak to się robi? Proszę bardzo, tak wygląda. No. Trzeba uważać. Proszę mówić, ja tu pokazuję. Rzepę, ziemniaki tego. Trzeba uważać. Przepuścić bez praskę albo bez maszynkę, co by nie było takich grudek rzepy z tego. Do tego mąki pszennej. Nie dajemy żadnego jojka, bo dawno nikt nie dawał, bo jojko zanieśli w Zakopane i sprzedali. I mąkę i rzepę. No i co by taka była konsystencja, co by to można było z tego usulać, taką sulkę, ozdeptać. No i na blachę z tej strony no, trzeba ognia pilnować, bo jak nie, to się spoli zaraz. A jak nie ma blachy, to na takiej na blachy, na takiej, jak jest jeszcze piec tradycyjny, to na blasze, a jak nie, no to już teraz jakoś robimy co na patelni, co na noleśniki, ale bez tłuszczu, bez łomasty, na sułej patelni i za każdym razem, kiedy się już moskole simo, to trzeba wyczyć sułą ścierką i następne moskole nakładać. Samo zdrowie, same pyszności, proszę Państwa. No cóż, kończymy z bólem serca. Ja teraz tu będę degustować. Mleka mam tutaj bez liku i słodkie, i kwaśne, jakie chcę. No co mogę powiedzieć? Tylko mogę Was zaprosić. Za tydzień macie tutaj ważną uroczystość. Hołdymas. Hołdymas? Za tydzień mamy hołdymas gminny. Pięknie zaproszone. Gminy Czarne Dunajec. Będzie okazja, żeby to tego wszystkiego spróbować. Będzie jeszcze więcej. Zaprosimy. Degustacja tak się rozpoczęła. Tak, degustacja, my to już wycieramy ręce. Jednocześnie rzuciliśmy się na to jedzenie. My się dopiero tak, to jedzenie w scenariuszu naszym. Drodzy Państwo, my za chwilę też będziemy degustować, ale w naszym programie Wstajemy jest ciekawie. Dzisiaj jest tak branżowo, dzisiaj budujemy domy, ale dzisiaj też jest smacznie, ale porozmawiamy też o tym, że tutaj ten region też jest bardzo muzyczny. 55. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich dobiegł końca, a za organizację tego festiwalu odpowiada nasz kolejny gość, pani Hanna Rybka, która już jest znana naszym widzom. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, może zacznę od tego, że organizatorem całego naszego wydarzenia, jednego z najważniejszych wydarzeń w Zakopanem na Podhalu, festiwalu w Europie, prawda? Też na świecie właśnie. Organizatorem jest Urząd Miasta Zakopane i Zakopieńskie Centrum Kultury w Zakopanem. Międzynarodowy Festiwal Ziem Górskich to bynajmniej nie Podhale. To jest cały świat, Ameryka Południowa, Afryka, Azja. Co łączy ziemie górskie, że z tak różnych, z 5 kontynentów zjeżdżają się i czy znajdują cokolwiek wspólnego? Oczywiście, że znajdują wiele wspólnego. Przede wszystkim ta piękna muzyka, kultura łączy górali całego świata. To życie harde, twarde, które ich kształtuje, nie jest wcale najłatwiejsze, ale jest piękne. I to piękno, które ich otacza, ludzie, mieszkańcy tych ziem są wspaniali, są bardzo utalentowani, że tak powiem, niemal w każdej dziedzinie. Muzyka, taniec, śpiew, ale i malarstwo, rzeźba, to wszystko ci mieszkańcy są obdarowani właśnie tymi talentami i właśnie podczas tego festiwalu naszego wielkiego, międzynarodowego, całego świata możemy to zobaczyć. Pani Haniu, my żeśmy się widziały na początku wakacji i wtedy zapowiadaliśmy ten festiwal, więc też sama inicjatywa też jest znana naszym widzom. Wtedy rozmawiałyśmy, że naprawdę setki artystów przyjedzie i tutaj to miejsce będzie stolicą muzyczną, artystyczną, stolicą folkloru. Proszę powiedzieć, z jakich krajów odległych przyjechali artyści, bo ten festiwal niestety dobiegł już końca, już pewnie odjechali, ale powiedzmy jeszcze, kto nas odwiedził. Oczywiście zjechali się górale, zespoły znakomite, bardzo dobry poziom. To pozwolę sobie zacząć oczywiście od sąsiadów. Słowacja, Węgry, Rumunia, Serbia, Kosowo, Słowenia, Hiszpania, Bułgaria, Indonezja, Meksyk, także no nie zabrakło dla każdego widza tych wrażeń. To był przepiękny tydzień, to był przepiękny czas wielkiej radości, piękna, no już nie wspomnę o tych strojach, o tej wielokolorowości, ale wielokulturowości i też to jest bardzo piękny moment, kiedy zaczynamy ten festiwal mszą ekumeniczną. To jest właśnie taki piękny czas, kiedy spotykają się górale całego świata i w tej jednej naszej świątyni, w kościele u Krzyża, zaczynamy tą modlitwą właśnie ta wieloreligijność. I tutaj nie przeszkadza nam, tylko spotykamy się wszyscy i rozpoczynamy ten wielki festiwal, a później jest zabawa. A to jak Senegal dałem taki przykład, najciekawsi goście w tym roku, skąd przyjechali, takie najmniej oczywiste kierunki. Bo pani mówiła Karpaty, czyli Węgry, Słowacja. Tak. Ale też Meksyk? Właśnie był Meksyk oczywiście, no Indonezja. To są zespoły, no wiadomo, znamy tą muzykę meksykańską, żywiołową. Przywieźli nam dużo tego piękna, dużo tego słońca, tej radości, bo jednak nasz region jest troszeczkę różnorodny, jeżeli chodzi o naszą pogodę, bo też nam przez jeden dzień spłatała fikus. Niestety tutaj mieliśmy minimalny problem, bo tak deszcz był intensywny, że trzeba było przerwać koncert konkursowy, żeby też nic się nie wydarzyło na tej scenie, ale jednak te kraje z innych kontynentów przywożą tą radość, to ciepło. Musimy jest, za chwilę kończyć. Z Podlasia dzisiaj, więc nie mogła wystartować, stąd właśnie. Nie mamy tutaj, mogła to pewnie wygrała, dziękuję. Ale ja myślę, że najpiękniejsza góralka świata została wybrana. Tak. Z jakiego kraju? Przepraszam najmocniej, ale powiem szczerze, jako dyrektor już nawet nie byłam świadkiem tego wszystkiego. Tyle się działo, że... powiemy naszym kolegom, którzy też są bardzo ciekawi. Łukasz też na pewno. No słuchajcie, tak naprawdę Kozdobaba była tak piękna, że ten konkurs tutaj by chłopy straciły życie i czas. Jest piękna i pięknie się prezentuje. Współorganizator to na pewno też i ci, którzy się pojawili również. Te informacje, drodzy koledzy, sprawdzę w internecie i wam bardzo prosimy, co byście rzucili okiem. Instagram, powiemy. Facebook. Zresztą bardzo dziękuję, że Państwo z nami są i na Instagramie, i na Facebooku. A był też konkurs o złote ciupagi. Tak, oczywiście, no te najważniejsze, największe trofea. Pierwsze, bo oczywiście całe koncerty konkursowe są w 3 kategoriach. Pierwszej, drugiej, trzeciej, czyli autentycznej, artystycznie opracowanej i stylizowanej. No w kategorii autentycznej jak zwykle no, znakomity zespół z Bułgarii. Reprezentuje bardzo pięknie swój region, swoją kulturę. Później artystycznie opracowana to była Majorka, Hiszpania, piękny zespół na bardzo dobrym poziomie. No i w tej kategorii trzeciej stylizowanej zespół z Węgier. Dziękujemy bardzo. Hanna Rybka, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Dziękujemy bardzo za wizytę w naszym studiu. Do zobaczenia za rok, bo na pewno będziemy o tym rozmawiać. Może w ogóle będziemy na festiwalu, a czemużby nie, a my Państwu dziękujemy za uwagę. Ale o 13:00 wracamy, więc nie żegnamy się tak całkiem z Chochołowem. Zresztą jutro też program Wstajemy stąd z Chochołowa będzie realizowany, więc zapraszamy na jutro, na dzisiaj i w ogóle zapraszamy, zachęcamy do oglądania Telewizji Republika. Do zobaczenia. Tak? Do zobaczenia oczywiście przed ekranami. Dobrego dnia Państwu życzymy. Tutaj piękne słońce, piękna pogoda. Widzieliście już z naszego drona Republiki, jak wygląda Chochołów, jak ten region wygląda. A wy wysyłajcie nam cały czas na social media, jak spędzacie weekend, czy nas oglądacie, czy podoba wam się program, albo może co was interesuje, jeśli chodzi o te drewniane domy. Prawda? To ciach. Piszcie. Ciach. Wow. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Spotkajmy się może, powiedz co ty na to. Tyle pięknych zdarzeń, spotkania z publiką. Ruszyliśmy w trasę, lata z Republiką. Witamy na największej w Polsce wakacyjnej trasie Lata z Republiką. Sponsorem programu był Blachbud.